Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 6 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa dwa skrajne ugrupowania. Po pierwsze faryzeusze, ci, którzy trzymali tradycję starszych, i po drugie zwolenników Heroda, tych, którzy byli zwolennikami współpracy z okupantem, czyli z Rzymianami. Wysłannicy zadali Panu Jezusowi takie konkretne pytanie, czy mają płacić podatek Cezarowi, czy też nie. I właściwie każda z tych odpowiedzi dostarczyłaby argumentów obciążających Pana Jezusa. Gdyby Pan Jezus powiedział tak, należy płacić Cezarowi, to wówczas naraziłby się wszystkim ludziom, którzy nie zgadzają się na taki stan rzeczy, że Rzymianie po prostu szaro gęszą się na ich terenie i jeszcze ściągają z nich podatki. Gdyby natomiast powiedział nie, nie płaćcie Cezarowi, to jest wasz wolny kraj, wówczas naraziłby się żołnierzom, Rzymianom i również dostarczyłby argumentów po to, żeby go obciążyć i skazać. Pan Jezus dał bardzo dyplomatyczną odpowiedź. Poprosił o podanie monety i spytał ludzi, czyj wizerunek widzicie na tej monecie. Odpowiedzieli Cezara. Wówczas powiedział, więc oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy się Bogu, czyli chwałę. Pan Jezus dał do zrozumienia, że nie zawsze to, jeśli Pana Boga stawiamy w centrum i na pierwszym miejscu i oddajemy Mu chwałę, nie zawsze musi stawać w konflikcie z tym, abyśmy byli dobrymi obywatelami. I tak to właśnie było z pierwszymi chrześcijanami, że oni uchodzili jako ci, którzy byli bardzo uczciwi, jako dobrzy obywatele, którzy nikogo nie krzywdzili, którzy pracują na powodzenie całej społeczności miasta czy jakiejś mniejszej miejscowości. Czasem, kochani, zbyt łatwo się usprawiedliwiamy i mówimy, że nasze czynności, te, które wykonujemy, są w konflikcie z innymi czynnościami. Na przykład nie mogliśmy iść do kościoła albo nie mogliśmy się dłużej pomodlić, dlatego że mamy mnóstwo obowiązków i tak naprawdę nie mamy czasu. I często to nie mamy czasu jest taką wymówką, która jest po prostu kłamliwa. Dlatego, że dla chcącego nic trudnego. Jeżeli potrafimy dobrze ułożyć sobie czas, potrafimy dobrze zarządzać naszym wolnym czasem, potrafimy na wszystko znaleźć odpowiedni czas, stawiając Pana Boga w centrum i jednocześnie nie zaniedbując żadnych innych obowiązków. Kiedy Pan Jezus spytał, czyj wizerunek jest na tej monecie, był tam wizerunek Cezara. Ale również patrząc na nas, na człowieka, na każdego człowieka, możemy widzieć, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. A więc również każdego człowieka powinniśmy oddać Panu Bogu, bo my wszyscy do Niego należymy, jesteśmy Jego dziećmi. Nosimy w sobie podobieństwo do naszego niebieskiego Ojca. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.